sporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybrali się więc wszyscy, aby się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się też Józef z Galilei do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się zapisać z poślubioną sobie Marią, będącą w stanie odmiennym. Zaczynamy jasełkę, nasze przedstawienie. Maria i Józef będą w pierwszej scenie. Patrzcie, co się dzieje. Idą do Betlejem, a noc ciemna, żastra. Zimno i głodno, i ciemno wszędzie. Józefie kochany, co ze mną będzie? Buty poniszczyłam, suknię podarł wiatr. Józefie kochany, jakiś przez ten świat. Józefie, Józefie, ja już nie mam siły, może zapukasz do kogoś, mój miły. Jesteśmy bardzo zmęczeni, dajcie nocleg choćby w sieni. Tu nie zajazd, nie gospoda, idźcie stąd, bo czasu szkoda. Odmówili? Mówić szkoda. Żeby chociaż łyżkę strawy, żeby chociaż troszkę słomy. Tu są jeszcze inne domy. Słyszysz? Grają, jeszcze nie śpią. Powiem im, że jestem cieślą. Kto tam przyszedł? Jestem cieślą. Cieśla nam zawraca głowy. Lepiej idziesz na dom. Nie wpuścili nas bogacze. Tylko wiatr nad nami płacze. Tylko wiatr i nikt już więcej. Żeby chociaż ogrzać ręce, tak niewiele nam potrzeba, żeby chociaż krągę chleba. Ostrożnie, babciu, to są kamienie. A wy skąd tutaj? Z dalekiej drogi. I pewnie bardzo bolą was nogi. Głodni, zmęczeni, a wicher wieje. Macie wy tutaj kogoś w Betlejem? Nie? To się nie trapcie, boście w Betlejem znaleźli babcie. Dam wam schronienie w tę noc grudniową. Mam tu stajenkę, jest dach nad głową. Kamień spadł mi z serca. Znaleźli schronienie. Co się działo dalej?